Moi drodzy, dziękujemy na początku tej Eucharystii dobremu Bogu za to, że mapy istnieją w tym miejscu, tylko na papierze, na mapach, że możemy swobodnie przekraczać granice, nawet lądować poza granicami, bez opłacania cła i bez kontroli, że nie trzeba przekradać się przez granice dla jakichś celów patriotycznych, czy też dla obrony życia. Dziękujemy Bogu za pokój, który panuje w tej części, w której żyjemy. Równocześnie chcemy modlić się o pokój na świecie, zwłaszcza obok nas, w Ukrainie, o pokój także w Białorusi, o pokój w tym miejscu, które się nazywa wschodnią flanką NATO z punktu widzenia strategicznego. Modlimy się o pokój, bo zdajemy sobie sprawę, jak bardzo jest zagrożony właśnie w tych miesiącach, w których żyjemy. To naszą modlitwę zanosimy do Maryi, którą nazywamy Matką, to jest nam bardzo bliskie, i Królową. To też powinno nam być bliskie, bo to oznacza, że przez jej wstawiennictwo wiele się może dokonać. I w naszych rodzinach, w naszych domach, w naszych parafiach, ale także na świecie, bo przecież jest także Królową Wszechświata.